Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj to już mój ostatni dzień w Ratanakiri. Jadę do stolicy wieczorem, czyli jutro będę już w stolicy. Dzisiaj jeszcze coś tutaj do grywki z resortu. Nie planuję nigdzie jechać, ale jak to tutaj zwykle pewnie coś się wydarzy. Chociaż mało ludzi jest, bo większość już pojechała wczoraj i... No i zostało chyba z 2-3 osoby. Coś tutaj Misza dzisiaj kombinuje, ale nie wiem, czy ja będę wieczorem jeszcze, czy nie. Nawet nie wiem, o której będę miał autokar nocny, taki sypialny do Phnom Penh. Słuchajcie, wiele osób mnie się pytało o koszt ziemi w Kambodży. Ja już wspominałem, że jest to około 7-8 tysięcy za działkę, ale oczywiście możecie taniej coś znaleźć, a możecie dużo, dużo drożej. To jest uwarunkowane lokalizacją, mediami, czy działka jest wykarczowana, czy nie, czy jest bliskość wsi, jaka to wieś, droga asfaltowa, dobry internet, inne media oraz plotki, że jakiś duży inwestor coś kupuje, że jest atrakcja turystyczna gdzieś w okolicy. Także to wszystko ma znaczenie i trudno mi tutaj mówić, ile kosztuje ziemia, no bo te ceny są bardzo, bardzo, bardzo różne. No wiadomo, taniej, gorzej, drożej, lepiej. Tak jak to w życiu zasada, nie? U pastora, jak to Misza mówi, heretyka, dyskoteka w kościele. Dyskoteka, śmiejemy się, bo tam muzykę puszczają dosyć głośno. Uciekam stąd, bo mnie zaraz bije w prawa autorskie. Kolejna kwestia, tam parę osób pytało, czy obcokrajowiec może kupić ziemię. Także ja mówię, ja to indywidualnie będę tłumaczył. Może są na to konstrukcje prawne. Nie jest to nigdy zakup w prawie, w myśl prawa, tak jak mamy to w Europie, ponieważ u nas jest prawo tak anglosaskie, czy prawo łacińskie, nawet byśmy powiedzieli, jakieś tam oparte na wzorcach europejskich. Tutaj jest to inaczej, szczególnie względem obcokrajowców, ale można tak to zrobić, że jest się 100% bezpiecznym. Czyli mówię, odpowiednia konstrukcja prawna i wszystko da się załatwić. Zresztą wielu, wielu obcokrajowców, którzy mają ziemię w Azji Południowo-Wschodniej, są na to dowodem. Oczywiście, jeżeli ktoś to zrobi źle, no to słyszymy później o jakichś incydentach, że stracił, że ktoś go oszukał. No ale to trzeba robić przez sprawdzone kancelarie, samemu sobie sprawdzić w 2-3 i... No i da się to załatwić. Zresztą widzieliście Miszy działkę, moją działkę oraz inne działki tutaj innych osób. No to jesteśmy żywym przykładem. Są Polacy, którzy mają resorty tutaj. Nie mówię tylko o tym resorcie, ale nawet nie wiem, czy widzieliście, Piotr Polo Przywarski był w resorcie innego Polaka w innym miejscu. Tam nagrywał nawet film reklamowy. Także to wszystko działa. Jest Michał z Nakupendy oraz inni, tam wybudował halę z Cambo Life, tak? No jeżeli to by nie było pewne, nikt by w takie inwestycje nie szedł. Także mówię, no są żywe przykłady, które widzicie na naszych filmach, tudzież filmach innych osób. Ale to jest oczywiście indywidualna rozmowa pod konkretne działki, pod konkretne osoby, ponieważ czy to większe, czy mniejsze inwestycje, to jest, można założyć spółkę lub inaczej sprawę rozwiązać. Oczywiście się dobrze też wtedy trzeba zabezpieczać. Ale mówię, to wszystko zależy też od inwestycji, jaką chcemy zrobić. No bo to też musi mieć jakąś opłacalność, tak? Żeby konstrukcja prawna nie była droższa od działki, bo to wtedy no, też można, tak? I w ten sposób się zabezpieczyć, ale no, wtedy trzeba się liczyć z dwa razy większym wydatkiem. Niż tylko sam zakup. Tak jak już wspominałem, gdzieś za jakiś miesiąc ja uruchomię osobny e-mail i jakoś rozwiążę sprawę tych kontaktów indywidualnych z osobami, które będą chciały tutaj te sprawy sobie zaangażować się, tak? Czy przynajmniej zdobyć wiedzę, bo przecież z reguły jest tak, że ktoś zdobywa wiedzę i dopiero część tylko z tych osób się później decyduje. Misza odpalił drona. Właśnie mi tu dron nadlatuje. Leci gdzieś. Misza, możesz ty skomentować? Dron ma zasięg 5 km, więc polecieliśmy w stronę za horyzont. I patrzę, że rzeczywiście już wykiepowali trochę tych. Gdzie? To są jakieś kamienie? Pod fundament, pod chateku. Stary, zajebiście.
Dobrze? No, no dobrze, dobrze panie, dobrze jest. Cieszę się. Australia robi swoje lekcje. To mało poluje na muchy. Słuchajcie, kolejne pytania, jak wbijałem słupki ostatnio, ktoś mówił, że na odwrót, nie na odwrót, wbija się właśnie tymi zaostrzonymi końcówkami do dołu, żeby mocniej się wbiły. I czy był geodeta? Ja już miałem tam paliki wbite, był geodeta wcześniej, miałem paliki wbite, no, bambusowe, które by zaraz spróchniały. Tam już koniec resortu, farma, plantacja kauczuku. Znaczy może nawet nie geodeta, tylko po prostu GPS-ami było wyznaczona granica i tyle. U pastora weszło techno. No, Israelie będzie jadła teraz loklaka, czyli to jest takie danie tutaj lokalne. Ja na razie nie mam ochoty, wszyscy już zjedli, a ja nie. Słuchajcie, to jest ten stary Miszy Honda, też Dream, tylko stara. I to jeszcze kupił u Nakupendy. U tego, z Nakupendy, tak? Michała. Widzę, tablice mają już. Nie wiem, lewe tablice albo naprawdę mają, bo mają już tutaj lokalne tablice. On się złamał, oni go zespawali. Rama się normalnie złamała i chłopaki jeżdżą jeszcze tym, nie? No Misia im to dał darmo. A kupił sobie nówkę sztukę. Dziewczyny były na jakichś zakupach. Pewnie kupiły sobie jakieś lokalne, kmerskie przysmaki. Słuchajcie, takie też pytanie sam sobie zadaję. Jak ja długo wytrzymam z kręceniem vlogów daily? Jak wy to widzicie jako widzowie? Czy wolelibyście, żeby to było rzadziej, dłuższe filmy? Czy trzymać formułę daily? Generalnie odchodziłem już od tej formuły, ale wróciłem bardzo szybko. Jakoś myślę, że no przecież nie będę jeszcze kolejnych lat nie spędzę na daily, ale może to jeszcze nie czas, żeby to kończyć tą formułę. No też jest ważna wasza opinia i będę to musiał wyważyć, bo często jest tak, że ktoś napisze nie rób daily, rób tematyczne rzadziej. Ale będzie kolejnych 5, którzy jakby przeważą ten głos. Tak więc tutaj będę musiał to wyważyć i żebyście też się, nie wiem, nie obrażali, czy jakoś nie myśleli, że traktuję waszą opinię niewiążąco, tylko ja też to muszę wyważyć, a do tego zawsze muszę wyważyć moje własne preferencje i predyspozycje. Ponieważ tak niektórzy mówią, a codziennie pokazujesz to samo, inni mówią super vlogi, czyli dla kogoś jest to fajny vlog, dla kogoś jest to nie jest fajny vlog, ale generalnie tak jak mówiłem, moje vlogi są determinowane przez życie, no jak jestem tutaj, no to codziennie pokazuję życie tutaj. Jak gdzieś pojadę i będzie coś nowego, to będzie coś nowego. Póki co jesteśmy w Ratanakiri, wracamy do stolicy. Tym się charakteryzują daily vlogi, że one nie zawsze są ciekawe, bo nie zawsze życie codzienne jest ciekawe. Wręcz bym powiedział, że i nudne. No ale to już też taką opinię waszą chciałem usłyszeć. Póki co te daily na pewno zostaną, ale tak już myślę, z czasem może coś trzeba będzie w tym wszystkim zmienić. Także dajcie znać, co wy o tym myślicie, nie? Tak z przemyśleniem, nie? Bo tak naprawdę nie może być tak, że daily będą ciekawe. Po pierwsze, one są codziennie, to wam się pewne rzeczy nudzą, no bo codziennie widzicie, o, na przykład teraz od paru dni ten resort. Z drugiej strony, no tak jak mówię, życie codzienne nie jest ciekawe. Gdybyście widzieli ten resort raz na, nie wiem, 100 filmów, no to by się wam podobało. No przyjechał do resortu, pokazał fajny resort. Jeżeli go zaczynam pokazywać codziennie, to zaczyna być to monotonne. No i tym się charakteryzują też daily, że są w pewnym sensie monotonne, ale są codziennie, tak? To jest też duży plus. Są codziennie, ludzie się przyzwyczajają, po prostu sobie puszczają. Tak, czasem słuchają, nie słuchają. Dla odprężenia takie moje daily. Także dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. To tak samo jak po długim niebycie pojechałem do Krzycha, no to te filmy fajnie chwytają. No jak tam byłem codziennie, no to już się zaczęło być nudne dla was, nie? No ja też nie mogę przecież codziennie zmieniać miejsca, miasta, prowincji,
żeby nagrywać vlogi, no bo tutaj, tak jak mówię, to życie determinuje tematykę vlogów, a nie odwrotnie, choć czasem, tak jak też kiedyś wspominałem, pojadę gdzieś specjalnie, coś zrobię pod nagrywanie. No ale mówimy o jakichś też generaliach. I to by było na tyle w dzisiejszym nudnym vlogu. Łapka w górę, zajrzyjcie na filmy, które są teraz proponowane dla Was na karcie. Pozdrawiam i do następnego odcinka. Cześć!